Strasznie parny, upalny dzień. Kurde, koszulka się przykleja do brzucha, no ale trudno. Opowiem wam dzisiaj odrobinę o gitarze PRS-a, która to błędnie jest nazywana odchudzonym Gibsonem. Według mnie to nieprawda, że PRS jest odchudzonym Gibsonem. Jest to po prostu inny pomysł na instrument. Kiedyś nawet Gibson wytoczył sprawę PRS-owi o to, że podrobił jego Les Paula. Przegrał sprawę. Zaraz tutaj popatrzymy, czym ten PRS się charakteryzuje. PRS właściwie jest nowym pomysłem na instrument. Nie jest to jakaś podróba czy próba skopiowania Les Paula. Zaraz ci powiem dlaczego. Generalnie na pierwszy rzut oka gitara wygląda, jeżeli chodzi o konstrukcję, dość innowacyjnie w stosunku do Les Paula. Gryf jest zrobiony z mahoniu, dupa z mahoniu, topik z klonu falistego. Tutaj jest żyłka, taki banding naokoło korpusu, tu gdzie jest cutaway taki rozszerzony. Tutaj jeszcze takie wycięcie, to tutaj nie ma tej żyłki, ładnie widać, że jest to prawdziwy topik, a nie fornirek. Gitara w porównaniu z Les Paulem jest dużo lżejsza, jest cieńsza. Ma trochę cieńszy gryf. Ma te kąty trochę inne. Kąt korpusu w stosunku do gryfu jest inny, Les Paulu większy, w PRS-ie troszkę mniejszy. Kąt główki też troszeczkę jest mniejszy niż w Les Paulu. Z racji na to, że jest tutaj zrobiony lepszy dojazd do ostatnich pozycji, podwójny cutaway, chociaż PRS-y są też oczywiście z jednym cutawayem, te z dwoma cutawayami wydają się bardziej sensowne. To jest bardziej układ już taki jak w Stratocasterze, gdzie są dwa cutawaye, bo ten wtedy narożnik wychodzi dalej. Gitara jest lepiej wyważona. O ile w Les Paulu, gdzie ten zaczep paska jest bliżej bliżej przetworników, bliżej mostka, to ta gitara z racji na to, że ma dupę cięższą, jest lepiej wyważona w tym kształcie, w którym jest. Natomiast PRS te dłuższe rogi ma po to, że środek ciężkości jest inny z racji na lżejszy korpus i ta gitara jest wyważona. Gryf nie spada, tak jak w niektórych gitarach źle wyważonych. To jest wszystko ok. Też jest taki tutaj brzuszek delikatny, nie tak wyraźnie zaznaczony jak w Les Paulu. Układ elektryczny jest podobny do Les Paula, te gałeczki. No tutaj akurat fajny top się trafił, taki bardzo ładny. To chłopaki z Zamościa, z autoryzowanego przedstawiciela PRS-a na Polskę, nie wybrali ten topik, żeby był taki ładny, reprezentacyjny. No PRS ma te charakterystyczne ptaszki, to też jest takie fajne. PRS ma też menzurę troszkę krótszą od Fendera, troszkę dłuższą od Les Paula, jest taką pośrednią. Ale słychać w brzmieniu to odchudzenie tego korpusu. Jak się pogra trochę na
Gibsonie Les Paulu, to wtedy słychać, że mniej jest tej takiej głębi zdechy. Sustain jest przyzwoity, ale Les Paul, Gibson Les Paul tak wysoko zawiesza poprzeczkę oczekiwań, że PRS przy Gibsonie brzmi tak troszkę patykowo, ale dalej jest to bardzo przyzwoita gitara. Właściwie jak się tak zastanowić nad brzmieniem i nad pomysłem, nad konstrukcją tego PRS-a, to z racji na ten podwójny cutaway, bardziej ten PRS już przypomina Gibsona SG. Są też Gibsony SG z 24 programami, są też oczywiście PRS-y z 24 programami, bo tutaj jest miejsce, jest dojazd. Generalnie, jeżeli już miałbym porównywać brzmienie PRS-a do Gibsona, to jeżeli chodzi o charakter brzmienia i te, zwłaszcza ten sustain, którego PRS-owi w górze zdecydowanie w stosunku do Les Paula brakuje, no to bardziej przypomina już to brzmienie Gibsona SG, SG niż tego całego Les Paula. Jeżeli chodzi o Fendera, no to Fender jest płaściutki. Fender ma tę zaletę w stosunku do tych gitar Les Paul PRS, że można Gibson, że można Fendera położyć na stole i nie dotyka gry w kluczy. To jest bardzo przydatne, bo czasami gdzieś trzeba gitarę położyć nawet na podłodze i się nic nie dzieje, a panąc taką gitarę główka wystaje ponad płaszczyzną, opiera się o główkę, można uszkodzić główkę, uszkodzić klucze, można złamać główkę, bo w PRS-a się tak samo jak w Gibsonach machoniowa główka może odłamać. Jeżeli chodzi o PRS-y, no to wiadomo, są to instrumenty z bardzo dużym wyborem. Te amerykańskie, bardzo dobre, customowe instrumenty są, wiadomo, dużo droższe niż te z Azji, chociaż te indonezyjskie, teraz robione seryjnie na tych maszynach korzystających ze sztucznej inteligencji wycinane, zrobione są bardzo perfekcyjnie, lakier pięknie jest położony. Solidna gitara, jedynie co w tej gitarze od razu trzeba zrobić, jeżeli się, powiedzmy, w jakiś sposób człowiek chce zaprzyjaźnić z tym PRS-em, to w pierwszej kolejności koniecznie trzeba wymienić przełącznik, bo tutaj ja już od razu skurczycina wymieniłem, bo przecież to te firmy, to jest to samo co w Ibanezie, nawet wysokie modele Ibaneza współcześnie, na przykład Premium, o, tak jak Jamie Premium, to już w innym filmie o tym mówiłem, no wszystko super, tylko kurde ten przełącznik taki toporny, to jak go przestawiasz, to tak jakby ci ktoś pałką lał po palcach. Zmieniłem przełącznik, to od razu ten przełącznik nabiera kultury pracy i gitara się staje od razu o jedną ligę lepsza. Czasem się zastanawiam, dlaczego robiąc w miarę już porządny instrument, który już nawiązuje do instrumentów, które można traktować poważnie, dlaczego producent daje taki gówniany przełącznik. Przecież to dobry przełącznik, który już jest akceptowalny i daje komfort pracy, to są groszowe sprawy. To jest koszt dwóch, trzech kompletów strun. Ja tego nie rozumiem, no ale dobra, nie wszystko ja na świecie rozumiem. No oczywiście w PRS-ie te przetworniki PRS-a są takie słomiane i jakoś tak według mnie od razu wymagają wymiany, to nawet się nie ma co zastanawiać, to akurat Seymoury włożyłem. Od razu mi się to jakoś lepiej odzywa. No dobra, posłuchamy troszeczkę, jak ta gitara brzmi na czystym kanale, to już wyłączę ten odsłuch akustyczny, żeby sam dźwięk z głośnika szedł i na przesterku. Zobaczymy, jak to brzmi. Generalnie
gitara bardzo fajnie siedzi w łapie. Ergonomiczna jest. Brzmi przyzwoicie. No, wiadomo, lepsze gitary Gibsony bardzo wysoko zawieszają poprzeczkę oczekiwań, jeżeli chodzi o to wybrzmiewanie, sustain, jakość dźwięku z deski. To wiadomo, rzeczy się nie dzieją przypadkiem, ale Gibson jest świetny do studia. Na scenie można chwilę pograć, ale jak przyjdzie pograć kilka godzin, to przy Gibsonie już plecy bolą, już ciężko, już niewygodnie. Ręka się męczy przy tym dojeździe do ostatnich pozycji i jest to cięższy instrument do grania. PRS, leciutki, ergonomiczny, wygodny. Sam gra i to też jest istotne. Dobra, posłuchajmy tych odsłuchów. Pierwsze wrażenie z PRS-a, bardzo pozytywne, gitara bardzo ładnie, precyzyjnie zrobiona, piękny lakierek, piękny topik, piękne te ptaszki, tutaj banding na gryfie, wszystko elegancko, klucze mogą być, bezwzględnie od razu i to natychmiast do wymiany jest przełącznik, ten przełącznik, który w oryginale był. On ma drugie imię, on się nazywa Skurwysyn. On ma na drugie Skurwysyn. Przytworniki też do wymiany, ten takie słomiane brzmienie. Ale tutaj jak włożyłem przyzwoite przetworniki Seymoura, to od razu się ta
gitara odzywa, bo jest fajny sygnał z deski i te przetworniki potrafią ten sygnał z deski odpowiednio opowiedzieć wzmacniaczowi. Natomiast te oryginalne przetworniki, co przynajmniej w tej gitarze były te PRS-owskie, takie raczej budżetowe, one są troszeczkę takie ciężkie. One się nadają do rzucania w teściową. Wiecie, ile razy można rzucić przetwornikiem PRS-a w teściową? Dwa razy. Raz mostkowym, raz gryfowym. No dobra, można trzeci raz delikatnie poprawić przełącznikiem, ale to już trzeba dobrze wycelować. Generalnie PRS się trochę źle kojarzy. Z brzmieniem Carlosa Santany, bo to był zawodnik, który najbardziej rozpopularyzował brzmienie PRS-a. Brzmienie Santany to jedno z gorszych brzmień, jakie w życiu słyszałem. Sam taki wycięty spasm, surowy środek. Być może jest to jakiś pomysł na brzmienie, ale to według mnie jedno z gorszych brzmień. Ale mniejsza z tym. Kij z brzmieniem Santany. To brzmienie, które gitara jako baza daje z samej deski. Jest bardzo, bardzo dobre. No, dzięki za odwiedzenie mojego kanału. Do zobaczenia. Cześć.